sobotę jeden z naszych czytelników przesłał na naszą skrzynkę mailową materiały obrazujące uszkodzony sufit jednego ze sklepów mieszczących się w pawilonie handlowo-usługowym przy osiedlu Tysiąclecia. Obiekt ten należy do Gminy Miejskiej Kościerzyna. Postanowiliśmy sprawdzić, co faktycznie się wydarzyło. Po wejściu do sklepu na suficie wyraźnie widać ślady po zalaniu oraz zerwany tynk. Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że sytuacja miała miejsce w godzinach pracy sklepu. W pewnym momencie zarówno klientów, jak i pracowników zaskoczył fakt odpadającego z sufitu tynku i butelek spadających z regałów. Prawdopodobnym powodem tego niecodziennego zdarzenia było wyburzanie ścian działowych w pomieszczeniu, które znajduje się nad sklepem, a ślady po zalaniu spowodowane były złym zabezpieczeniem remontowanego w okresie letnim dachu. Z tego, co również udało nam się dowiedzieć, wykonawca robót budowlanych jest ubezpieczony, a szkody zostaną pokryte z polisy.